Trochę wyprzedziło Pani moje kolejne pytanie, bo dla wielu nie jest tylko prowadzącą Dzień Dobry TVN, ale autorytetem i osobą, która jeżeli powie coś na jakiś temat, to my też chcemy go zgłębić, chcemy wziąć do siebie to, zająć się tematem, którego może do tej pory nie dotknęliśmy. I chciałem zapytać, czy Pani w ogóle ogląda telewizję? Teraz już wiem, że tak, ale nie kosztuje to czasem za dużo emocji? Ja oglądam telewizję, bo powinnam oglądać telewizję. To jest moim zdaniem część naszej pracy i nie da się od niej odciąć. Mam problemy z oglądaniem programów informacyjnych, bo czasami mam ochotę wziąć telewizor i wyrzucić go, ale się nie da wyrzucić, bo mieszkam na parterze, rozwalić to wszystko i przestać słuchać tych politycznych pieprzeń po prostu, które nic nie mają wspólnego z dobrem Polski, więc to mnie najbardziej denerwuje. Natomiast tak, oglądam nowe formaty, bo muszę wiedzieć, co jest telewizja, co jest modne, co się udało, co się nie udało. Muszę wyrobić swoje zdanie na temat programów, które pojawiają się nie tylko w naszej telewizji, ale także w innych. Muszę oglądać rzeczy, które powstają za granicą, bo chcę wiedzieć, w którą stronę świat skręca i czy my nadążamy. Ja uważam, że każdy dziennikarz telewizyjny i radiowy, jakikolwiek prasowy, musi czytać, oglądać i zbierać informacje. Inaczej nie będzie dziennikarzem. A wracając do tego, jak wiele niestety też niedobrego dzieje się w naszym kraju przez ostatni rok czy dwa lata, jest też trochę tak w Pani, że ta siła nie zawsze jest, w sensie, że czasami człowiek po prostu zaramuje ręce? Załamuje, ale się nie poddaje, bo ja uważam, że i tak, jak mówił klasyk, dobro zwycięży, więc musimy tylko przeczekać. Ja jestem pełna nadziei, że czasy obrzydliwe politycznego kłamstwa, oszustwa, złodziei, tych, którzy w tej chwili rządzą, się skończą najzwyczajniej w świecie i zaczną się czasy, że wybierzemy do na przykład Sejmu ludzi, dla których najważniejsze będzie dobro Polski, a nie dobro własne.